Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Pierwsze pytanie od Aniołk90. Ja mam takie pytanie. Od 3 tygodni jestem na adaptacji ketogenicznej. 174 cm, 87 kg, 2100 kalorii, rozkład makro, węglowodany 8%, tłuszcze 74%, białka 17% i F16 na 8 od 10 do 18. Suplementuję magnez, tutaj podajesz też dawki D3, staram się dużo dosalać od jakiegoś czasu. W nocy mam mdłości, mdlimie i budzę się co godzinę na wymioty. Nigdy nie miałam problemów tego typu. Co to może być? Nie jestem w ciąży, dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Tego typu dolegliwości jak mdłości w nocy na pewno nie zdarzają się często, moi drodzy, ale mdłości mogą być objawem tak zwanej ketogrypy, czyli pewnego pogorszego samopoczucia, szczególnie na początku ketoadaptacji. A w 90% przypadków, jak nie więcej, ketogrypa bierze się z niedoborów elektrolitów. Po prostu się odwadniamy i mdłości mogą być przyczyną odwodnienia. Warto, żebyś spróbowała po prostu, bo też napisałeś, że suplementujesz magnez, natomiast nie ma mowy o potasie i nie wiemy jak, że dosalasz. Więc warto, żebyś po prostu podniosła swoje elektrolity. Znowu dawki, które są rekomendowane przy ketoadaptacji, to jest nawet 300 do 500 mg magnezu, nawet 1002 mg potasu, więc to są dość duże dawki, dlatego warto po prostu spróbować je zwiększyć i zobaczyć, jak na to reagujesz. Jeżeli masz mdłości, spróbuj napić się wody, jak wstaniesz. Być może też za małe jest to nawodnienie, nie wiem, ile pijesz. To jest jedno. Poza tym kolejna sprawa to mdłości mogą być też objawem hipoglikemii, czyli gwałtownego, zbyt dużego spadku cukru w naszej krwi, a jeżeli nie wytwarzamy i nie używamy odpowiednio ciał ketonowych, no to właśnie jeszcze na tej glukozie się opieramy, dlatego to też może być hipoglikemia. Jeżeli miałaś wcześniej hipoglikemię, no to zanim organizm się przełączy na ciała ketonowe efektywnie, może tak się dziać i wtedy polecam po prostu troszkę spokojniej schodzić z tych węglowodanów albo rzeczywiście jakieś węglowodany sobie włączyć w momentach tego spadku, a na pewno fajnie by było monitorować poziomy glikemii, więc być może w Twoim przypadku pomoże zakupienie sensora, chociażby Freestyle Libre, o którym mam osobny film dotyczący właśnie biohackingu, tak się nazywa ten film, bo wtedy będziesz w stanie sprawdzić, co się w nocy dzieje. Jeżeli na przykład wybudzają Cię mdłości, a na sensorze okaże się, że Tobie bardzo spada glikemia, na przykład poniżej 60 jednostek, czyli poniżej 3,3, to właśnie może świadczyć o tym i wtedy, wtedy mamy jakby tą zagadkę rozwiązaną i tutaj jest kwestia hipoglikemii, którą po pierwsze możemy jakby sobie pomóc większą ilością węglowodanów, czasem większą ilością kalorii i większą ilością tłuszczu również, ale również po prostu robiąc tą adaptację wolniej, no i też pamiętając o tym, że z czasem hipoglikemia ustępuje. Pytanie od Izabeli. Ile białka powinna jeść mało aktywna kobieta na redukcji, Pani zdaniem, do zredukowania 15 kg? Izabelo, no oczywiście to zależy, ale jeżeli miałabym Ci dać jakieś wskazówki, to w moim kursie Schudnij na Keto, dotyczącym redukcji właśnie dla osób na diecie ketogenicznej, ja przyjmuję maksymalnie 30% białka. Czyli przy tym, że niektórzy jedzą 15% białka na ketoadaptacji, to jest nawet dwa razy więcej. Oczywiście u osób, które mają insulinooporność, problemy z wysokimi poziomami glukozy, taka ilość białka, szczególnie jeżeli na przykład byłby to w dużej ilości nabiał, może powodować skoki cukru, więc to musimy dopasować do siebie. Natomiast osoba mało aktywna znowu może tego białka mieć trochę mniej, chociaż jeżeli chcesz redukować i nie jesteś w ogóle aktywna, to w pewnym momencie może to być trudne. Jednak ten sport, aktywność fizyczna, ruch po prostu jest istotny. Zazwyczaj rekomendowałabym w okolicach 80-100 gramów na dobę, ale to oczywiście zależy od kaloryki, od Twojej wagi, od Twojego wzrostu. Możesz sobie też obejrzeć mój film Ile białka na keto, który jest na YouTubie i tam jest podany wzór Wielińskiego na beztłuszczową masę ciała,
Bo rzeczywiście przyjmuje się nieraz, że odpowiednia ilość, adekwatna ilość białka to beztłuszczowa nasza masa ciała, czyli na przykład dla osoby, która waży 60 kg, to będzie jeszcze w zależności od wzrostu, ale powiedzmy takiego mojego wzrostu, to będzie gdzieś w okolicach 40 paru, 45 kg, to jest beztłuszczowa masa ciała, oczywiście umownie, i wtedy mnożymy to razy 1,5 do razy 2 i tutaj wychodzi nam odpowiednia ilość białka. Ja jestem raczej zwolenniczką wyższej ilości białka niż jakieś tam 50-60 gramów, bo wiem, że niektórzy na keto jedzą takie ilości. Uważam, że szczególnie przy redukcji warto to białko zwiększyć właśnie i oscylować w okolicach 100 gramów. Jeżeli jesteśmy wysocy i bardziej wysportowani i ćwiczymy, to nawet więcej. Także tego białka nie powinniśmy się bać, no ale warto tutaj sobie badać właśnie poziomy naszej glikemii, czyli cukru we krwi, czy po prostu nam gdzieś tam to nie skacze. I też pamiętajmy o tym, że to białko powinniśmy rozdzielać w miarę równomiernie na wszystkie posiłki, a nie jeść bardzo dużą ilość białka w jednym posiłku tylko, bo to też nie bardzo ma sensu ze względu na aminokwas ograniczający. Pytanie od Pawła. Skąd mam wiedzieć, że suplement jest dobry i na pewno nam nie zaszkodzi? Co chwila czytam artykuł o wycofaniu produktu z powodu tlenku etylu wykrytego w składzie. Nie ma opcji, żeby któraś firma sprzedająca suplementy sama z siebie napisała w ofercie, że użyli czegoś, co potencjalnie jest szkodliwe. Jak są sprawdzane suplementy? Czy jest jakaś certyfikacja i czym się kierować, żeby wybierać środek bezpieczny i skuteczny? Czy jeżeli kupię magnez w proszku, który ma w składzie czysty cytrynian, to czy jest to dobre? A jak wypadają kapsułki i inne środki? Czego się spodziewać? Jak sprawdzać suplementy? Drogi Pawle, no temat jest dość skomplikowany, bo leki są bardzo mocno jakby sprawdzane, muszą przejść szereg testów, a rynek suplementacyjny nie zawsze jest tak sprawdzany i rzeczywiście nieraz możemy kupić no nie do końca to, co powinno się znajdować w składzie. Dlatego ja mam po prostu kilka firm, którym ufam, które jakby sprawdziłam, które są bardziej, jakby, które są czytelne, czyli pokazują też swoje badania na danych produktach, które powstały we współpracy z lekarzami, biotechnologami, nie wiem jak się w ogóle te osoby nazywają, ale również dietetykami i po prostu no, są sprawdzone. Więc ja moim podopiecznym, zresztą Wam też nieraz podawałam różne marki suplementów, nie chcę tutaj znowu wyjść na osobę, która poleca coś konkretnego, bo mam z tego profity, w sumie z żadną firmą suplementacyjną na ten moment nie współpracuję, natomiast według mnie Labuan to jest polska firma, która ma bardzo dobre suplementy, z polskich firm Formec też ma dość dobre, tańsza półka, ale też dość dobre składy bez jakiejś chemii, to jest Medverita. No teraz bardzo popularne Health Labs, oni też mają dobre rzeczy, dość drogie, ale dobrej jakości na pewno, tego im nie można odmówić. No a z zagranicznych firm, które już jakby od lat są i są dobre, chociaż niektóre konkretne jakby suplementy nie mają jakiegoś fantastycznego składu i to też się zdarza, więc to zawsze też trzeba sobie jakby sprawdzić dany suplement, ale to są Now Foods, to jest Gero Formulas według mnie, Swanson, Solgar, no to są takie myślę dość dobre firmy, z takich polskich jeszcze Ukryte Terapie moim zdaniem, czyli Visanto też ma dobre suplementy. Także no raczej w taką stronę bym szła, po prostu tego, że mam zaufanie do danej marki i wtedy się tym kieruję, a jeżeli nie mam, no to właśnie sprawdzam to. Pytałeś jeszcze o ten proszek. Tak, jeżeli to jest, jeżeli te proszki są czyste i rzeczywiście można je stosować w ten sposób doustnie, to jak najbardziej nie powinno być większej różnicy. No ale tutaj kwestia też wchłanialności, przyswajania i pamiętajcie, że czasem jak sobie popatrzymy, nie znając się do końca, na przykład na etykietę suplementu i tam widzimy jakieś dodatki, to też nie jest tak, że każda chemia jest zła, bo czasem po prostu te dodatki są potrzebne, żeby chociażby to się odpowiednio wchłaniało, albo na przykład w przypadku probiotyków, żeby ten probiotyk, na przykład jak jest chociażby mikrokapsułkowany, żeby doszedł nam aż do jelita grubego, a nie, że tak powiem, wydostał się wcześniej w naszym przewodzie pokarmowym, bo to wręcz będzie miało niekorzystne działanie. Więc też pamiętajmy o tym, że niektóre substancje dodatkowe są tak naprawdę potrzebne i nie wszystkie jakby na przykład dodatki mają jakikolwiek negatywny wpływ na nasze zdrowie. Są takie, które oczywiście mają,
i to temat rzeka, nie jesteśmy w stanie tego analizować tak dokładnie, ale jakby też nie wszystko, co jest tam wypisane, musi być koniecznie złe i o tym też pamiętajmy, bo lubimy tak sobie to szufladkować zero-jedynkowo, a na przykład nie zawsze mamy odpowiednią wiedzę i zresztą mi się to też nieraz zdarzyło i do tego się przyznaję jak najbardziej. Pytanie od Mileny. Ile zajmuje średnio czasu unormowanie PCOS dzięki diecie ketogenicznej? Jeżeli ktoś nie wie, PCOS, czyli zespół policystycznych jajników, który jest jedną na przykład z przyczyn niepłodności u kobiet. Rzeczywiście, szczególnie za granicą, zalecana jest dietoterapia niskowęglowodanowa przy PCOS-ie. I Milena, mogę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia, ponieważ znowu, jak długo mamy PCOS wpływa na to, jak szybko jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić, jak prowadzone jest żywienie, czy dodatkowo jest prowadzona suplementacja, która w tym wypadku jest bardzo ważna, jaki to jest organizm. Wiadomo, że u kobiety młodej będzie szybciej to się poprawiało i też jeżeli nie ma jakichś wielu chorób współistniejących, bo jak wiemy, PCOS to często jest taki zespół różnych dolegliwości, również związanych na przykład z insulinoopornością. No a u kobiety starszej, która jest na przykład bardziej schorowana, też będzie problem. U kobiety młodej nawet, ale która na przykład ma problem od, nie wiem, 10 roku życia czy od dzieciństwa z gospodarką hormonalną, no też będzie większy problem. Więc o tym jakby pamiętajmy, że to bardzo zależy. To, co mogę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia, to czasem miałam kilka takich dziewczyn, które dosłownie w przeciągu paru tygodni poprawa była diametralna, nawet jakby związane z tym zajście w ciążę, no po kilku dosłownie tygodniach stosowania diety ketogenicznej, ale czasem zajmuje to kilka miesięcy. Ja zazwyczaj też współpracuję z moimi podopiecznymi no od miesiąca do nawet pół roku, a czasem roku, jeżeli ktoś jakby chce być ze mną w stałym kontakcie, więc też w zależności od tego, jak długo z nim pracuję, to widzę, to mogę też powiedzieć wtedy i znam te efekty. Natomiast tutaj musimy też rozróżnić dwie rzeczy. Poprawa samopoczucia na diecie ketogenicznej praktycznie zawsze jest po kilku tygodniach i zazwyczaj nie spodziewamy się, że następuje to aż tak szybko, ale nie wszystko od razu jesteśmy w stanie naprawić i tutaj pozostałe rzeczy, nie wiem, związane, bo bolesność na przykład, jeżeli ktoś bardzo odczuwa przy PCOS-ie, często jakby obniża się bardzo szybko. Ale są pewne inne rzeczy, jak na przykład, no jeżeli mamy policystyczne jajniki, nieraz występują pęcherzyki, to są rzeczy, czy jakby wyniki badań, to są rzeczy, które nie aż tak szybko reagują, ale powiedzmy, że kilka miesięcy do roku to jest taki czas, że rzeczywiście na wielu płaszczyznach możemy odczuć poprawę. Ale to też jest bardzo indywidualne oczywiście. Pytanie od Marzeny. Pani Joanno, od dawna dręczy mnie temat białka roślinnego i zwierzęcego. Czy oba są tak samo wartościowe? Z jednej strony białko to białko, a ciągle gdzieś czytam, że białko roślinne nie jest tak wartościowe jak zwierzęce, zwłaszcza w kontekście budowy i utrzymania masy mięśniowej. Proszę o Pani opinię w tym temacie. Droga Marzeno, moja opinia oczywiście jest subiektywna, choć poparta badaniami, ale wiem, że są osoby, które na diecie wegańskiej budują masę mięśniową i wyglądają fantastycznie, więc na pewno można to zrobić. Ale ja uważam, że rzeczywiście białko zwierzęce wygrywa po prostu z białkiem roślinnym. I tutaj są dwa argumenty. Pierwszy, w białku zwierzęcym mamy wszystkie aminokwasy niezbędne, te egzogenne, czyli te, których nasz organizm sobie nie potrafi wyprodukować, to w białku zwierzęcym mamy je w komplecie, w każdym jakby białku. W białku roślinnym no, trzeba łączyć ze sobą różne produkty, na przykład strączki, żeby ten komplet aminokwasów uzyskać. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa to jest przyswajalność białka roślinnego i białka zwierzęcego. I tutaj no, to po prostu jest wyliczone jakby biochemicznie, że białko roślinne przyswaja się gorzej od białka zwierzęcego o jakieś 10-40%. Czyli po prostu to, ile my rzeczywiście z danego produktu białkowego jesteśmy w stanie wchłonąć i przyswoić, jest różne. I średnio patrząc, jakby stawiając z jednej strony białko zwierzęce, z drugiej roślinne, no to białko zwierzęce jest statystycznie średnio lepiej przyswajalne niż białko roślinne. I dlatego też niektórzy mówią właśnie o tej przewadze białka zwierzęcego nad roślinnym, ale uważam, że zarówno jedno, jak i drugie powinniśmy sobie dostarczać. No i to też już jest kwestia indywidualna, etyczna, też tego jakiej jakości
mamy białko roślinne, jakieś zwierzęce, bo to też jakby tutaj nie tylko pozyskiwanie białka zwierzęcego, nie tylko chów zwierząt jest ważne, ale też to, czy na przykład rośliny są bardzo pryskane jakimiś pestycydami i tak dalej, i tak dalej. No i jakby ja na to zwracam uwagę i na pewno ja też na przykład nie na co dzień nie jem byle jakiego mięsa, tylko ze sprawdzonych hodowli, ze sprawdzonych źródeł. Raczej bardzo mało jem wieprzowiny na przykład, bo uważam, że jakby jest to najgorsze białko, jakby jeżeli byśmy tak sobie sprawdzali ryby i zwierzęta. Także na to też na pewno trzeba zwrócić uwagę. I ostatnie pytanie od Iwony. Wygląda smakowicie. Mnie jednak zastanawia fakt, że skoro mąka migdałowa zawiera zbyt dużo kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, które są niestabilne termicznie, to dlaczego dietetycy, którzy przecież o tym wiedzą, wciąż polecają ją do wypieków? Świetny kanał. Pozdrawiam. Droga Iwono, więc tutaj dwie sprawy. Rzeczywiście, orzechy, nasiona są bardziej niestabilne termicznie, bo mają tłuszcze nienasycone. Tłuszcze nienasycone są niestabilne termicznie. Więc tak, ja na przykład zdaję sobie z tego sprawę, że chociażby mąka migdałowa jest pod kątem stabilności gorszym wyborem niż mąka kokosowa na przykład. Ale na mące kokosowej nam takie dobre ciasto po prostu nie wyjdzie. Druga sprawa jest taka, że jeżeli na przykład ograniczamy gluten, bo jesteśmy na diecie ketogenicznej, to dlatego właśnie wybieram mąkę migdałową, a nie na przykład pszenicę, bo jakby co w innym miejscu stawiam ważność, tak? Już nie mówiąc o tym, że ja mam nadwrażliwość na gluten i nie mogę go jeść. Także to jest, myślę, istotna sprawa, a też ja nie polecam Wam codziennie na śniadanie albo nawet do kawy codziennie jedzenia po prostu ciastka ketogenicznego, bo tak czy inaczej to nie jest dobre. Więc tutaj mamy coś za coś. Od czasu do czasu uważam, że nawet pójście do McDonalda nie jest po prostu niczym bardzo złym. I tak samo właśnie mówimy tutaj o tych wypiekach. To akurat był chyba odpowiedź na film jakiś dotyczący świątecznych wypieków. Więc no wiadomo, że na święta nawet niekoniecznie musimy się trzymać diety ketogenicznej i możemy sobie na więcej pozwolić. Tak samo jak możemy iść na lody, tak? Chociaż ogólnie no, codzienne jedzenie lodów nie będzie zbyt zdrowe, tak? Dlatego to jest pierwsza rzecz, że po prostu chcemy, żeby było coś, jeżeli nawet robimy ketogeniczny wypiek, to chcemy, żeby on też był smaczny. Ale druga sprawa, i tutaj trochę będę stanę w obronie tych różnych nasion i orzechów, bo też te opinie, ja to sprawdzałam i niektóre opinie takie obiegowe, że to jest super niezdrowe, się utrenia, są tłuszcze trans, są nieprawdziwe, ponieważ jakby w laboratorium były badane. Było to badane jak właśnie bardzo oksydacyjne, tam się skutki dzieją, ile tłuszczów trans. I na przykład patrząc na migdałach, nawet szukałam, nie znalazłam jakichś takich konkretnych badań, chociaż one się nawet mogą utleniać, nawet nie będąc poddawane wysokim temperaturom, i to jest normalne zjawisko. I tutaj bardziej obawiałabym się na przykład tego, czy gdzieś tam pleśni się nie pojawia, ale jeżeli chodzi o poddawanie wysokim temperaturom, to na przykład siemię lniane okazuje się, że wcale nie zachowuje się tak źle i mimo tego, że są to tłuszcze nienasycone, to jakby nie ma tam ani utleniania się tłuszczu w taki sposób, że powstają tłuszcze trans. Ja wiecie, ja nie jestem jakby tutaj chemikiem i tylko jakby czytam te opracowania naukowe i okazuje się, że wcale te skutki nie są takie straszne i kancerogenne, jak niektórzy głoszą. Także wydaje mi się, że to też jest troszeczkę temat tak podkręcony medialnie i jeżeli od czasu do czasu zjemy sobie jakieś keto ciacho czy keto chleb w taki sposób przygotowany, czy nawet kilka razy w tygodniu, a dbamy o siebie w pozostałych aspektach, no jesteśmy na takim żywieniu zdrowym i tak dalej, to myślę, że naprawdę nic złego się nie dzieje. No dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!